Marcin Stolarski. Zapraszam do kolejnego odcinka Bright TV. Dzisiaj opowiem Wam o pokoju laboratorium Bright. Zapraszam. Przedstawiam Wam Waldemara Bujwana, który jest Quality Assurance, czyli kontroler jakości w projekcie Bright. Waldku, jesteśmy w pomieszczeniu, które nas określamy jako pomieszczenie ESD. Czy możesz powiedzieć, co to znaczy ESD? No, to jest takie pomieszczenie, które jest zabezpieczone przed przypadkowymi wyładowaniami elektrostatycznymi, które są efektem naładowania odzieży przy jakichkolwiek ruchach. Jeżeli mogę na przykład taki stroj tutaj poruszyć się w tym pomieszczeniu, jak w tej chwili mam na sobie? Ten jest stosunkowo bezpieczny, ale jeśli koszulka byłaby z tworzywa sztucznego, należałoby koniecznie założyć odpowiedni fartuch, który jest przewodzący, odpowiednią opaskę na rękę, czy ewentualnie na but, która odprowadzi ładunki do systemu uziemiającego. No dobra, to ubieram się. Proszę bardzo. To jest taka mała opaska, którą zakłada się na stopę, pod but i dołącza do gdzie jest kawałek odsłoniętej skóry, żeby można było właśnie uzyskać tą ciągłość przepływu ładunku z odzieży, z ciała do... To może ja ją założę. Proszę, proszę. Tutaj. Ja już chodzę z tą opaską, ona jest nawet brudna ode mnie, więc żeby nie było, że jestem taki nic niewidzący. Nie jest łatwo. Nie? Lata przy komputerze. Dobra. Teraz ten kawałek rozumiem, że muszę wrzucić sobie w skarpetkę. Tak. Żeby tu przewodziło. O. Co następne? Dalej zakładamy fartuch. Dla mnie największy rozmiar. XXL to mój. To możemy pokazać do kamery, jeżeli można dać zbliżenie. Widoczna jest taka siateczka, mniej więcej pół na pół centymetra, włókien przewodzących elektrycznych. Okej. A w tej chwili sprawdzimy skuteczność działania tej opaski uziemiającej. Tu jest to odpowiedni aparat. Pracownik, kolega staje na płycie metalowej. Może najpierw ja sprawdzę, że dotknę się po prostu nie stając podłączony. Naciskam i tutaj mi się wyświetla high, czyli za wysokie dystanse. Ale jak postawię stopę na testerze i nacisnę przycisk, pas, czyli działa prawidłowo. Ostatnim elementem jest opaska zakładana na nadgarstek. Może czekaj, sobie zdejmę zegarek. Tu zakładamy opaskę. No. I opaskę też trzeba przetestować. Opaskę też można przetestować w tym urządzeniu. To ja tu podpinam opaskę i sprawdzam. I też przewodzi. Tutaj mówię, że tester działa w ten sposób, że mój palec dotyka metalowego testera, a jednocześnie jesteśmy podłączeni przez opaskę z drugą częścią testera. Rezystancja takiego połączenia powinna wynosić około 1 megaohma. Tak, kilka megaohmów. Kilka megaohmów, tak. Czyli żeby po pierwsze mnie nie zabiło, jeżeli się podłączy do napięcia. Tak. A jednocześnie, żeby było to na tyle niskie rezystancje, żeby wysokie napięcie jakieś odkłada w naszym ubraniu, bo są to setki tysięcy voltów. Dziesiątki, no, setki tysięcy. Mogły spokojnie przez tą wysoką rezystancję odpływać do uziemienia. Do ziemi, tak. Tą końcówkę bananka podłączamy do odpowiedniego miasta przy stanowisku pracy. No dobrze, ale to za chwilkę podejdziemy do jakiegoś stanowiska. Na początek, Waldek, opowiedz nam trochę o samym pomieszczeniu. Na przykład, co to jest za podłoga? Pomieszczenie jest skonstruowane w bardzo specjalny sposób, mianowicie cała podłoga jest elektroprzewodząca. Mhm. To znaczy pod specjalnymi płytami PCW umieszczona jest siatka z miedzianych paseczków, która w kilku miejscach na obwodzie pomieszczenia podłączona jest do instalacji uziemiającej. Wszystkie meble, które znajdują się w tym pomieszczeniu, również są elektroprzewodzące, no oczywiście z tą dużą opornością, nie takie
nie tak jak zwykły przewodnik. Stoły składające się z elektroprzewodzących blatów położonych na elektroprzewodzących stelażach, stojących na elektroprzewodzącej podłodze, w związku z czym to wszystko jest już z gruntu uziemione. A te wentylatory, które tutaj mamy, to żeby było nam chłodniej? Wentylatory, które tutaj mamy, te, które wiszą na łańcuszkach, bo to nie są wentylatory, tylko to są jonizatory powietrza. One rozpraszają w pobliżu stanowisk pracy powietrze nasycone jonami dodatnimi i ujemnymi, które neutralizują ewentualnie zgromadzone na stanowiskach pracy na elementach jony. W ten sposób również zwalczają to zagrożenie powstania wyładowania. Kolejnym elementem, jak tu widzę, jest mikroskop. Możesz nam coś powiedzieć o tym mikroskopie? To jest specjalny mikroskop, trochę niepodobny do tych, które normalnie są użytkowane, czyli nie ma tak zwanego okularu, który się obserwuje, tylko można obserwować obraz wyłącznie z pewnej odległości. Mikroskop służy do sprawdzania jakości wykonanej pracy, do sprawdzania połączeń, czy jakieś elementy nie są zwarte, obwody nie są przerwane. Powiększenie tego mikroskopu sięga chyba 40 razy, dokładnie nie pamiętam. Czy dobrze widzę, że ten mikroskop pokazuje w trzech wymiarach? Ponieważ obserwujemy dwuocznie, obraz jest widziany tak, trójwymiarowo. Aha, czyli możemy sobie, jeżeli patrzymy na elementy, to możemy sobie dokładnie określić, które są dalej, które są bliżej, mamy dużo łatwiejszy podgląd takich rzeczy. I to jest troszkę inaczej niż w takim mikroskopie, którym się obserwuje preparaty zwykłe. Prace wymagające specjalnie czystych warunków, bezpyłowych, wykonujemy w komorze laminarnej. A możesz powiedzieć, co to znaczy laminarna? W komorze laminarnej dlatego, że powietrze, które jest filtrowane przez zespół filtrów, przepływa bardzo spokojnie, jednolicie, bez zawirowań. Uzyskujemy czystość niezwykle wysoką. Na przykład w stopie sześciennej mieści się, powinno być nie więcej niż około 100 cząsteczek pyłu o średnicy powyżej 0,5 mikrona. Komora laminarna składa się z zespołu filtrów i wentylatora nawiewowego, który przetłacza przez bardzo drobny filtr powietrze i ono wypływa na stół już oczyszczone, bez zawirowań, w spokojnym, laminarnym strumieniu. Czyli co? Jeżeli na przykład chciałbym założyć sobie taką folię na telefon komórkowy, i to jest na przykład taka koszmarna rzecz, jak ją założyć tak, żeby żaden pyłek się na nią nie przyczepił, to jest idealne miejsce do takiej pracy. Idealne. Ja muszę tu kiedyś to sprawdzić, bo ja często taką folię zabezpieczającą zakładam sobie na przednią szybę właśnie jakiegoś tam instrumentu. Trzeba najpierw dobrze taki telefon wyczyścić, umieścić wszystko pod komorą i całą czynność wykonać już w atmosferze. Czyste. Mamy cały czas nawiewane, świeże, czyste powietrze. Wszystkie pyłki, które nawet tu się znajdują w tym pomieszczeniu, nie mają możliwości dolegania, bo powietrze czyste cały czas wychodzi z komory. Dokładnie. Tutaj na przykład na tym stole jest przygotowane stanowisko do kontroli systemów komunikacyjnych satelity Bright. W tym miejscu mamy nadajniki z satelity Bright. W tym miejscu tutaj mamy odbiornik. Tutaj jest wentylator, który nam powiewa, a dalej tutaj możemy zobaczyć resztę instrumentów, którymi będziemy badali system komunikacji, ale o tym jeszcze opowiem w kolejnym odcinku. Ostatnie przed nami miejsce w tym pomieszczeniu, czyli szafa z elementami. W tych pudełkach, które też oczywiście są w wykonaniu ESD, znajdują się elementy satelity, wszystkie podzespoły, które po zmontowaniu, przetestowaniu polecą w kosmos jako Bright.pl. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przedstawiłem Wam laboratorium Bright'a. W kolejnych odcinkach pokażę Wam inne laboratoria oraz poszczególne komponenty. Dzisiaj dziękuję Waldkowi za pokaz naszego tutaj laboratorium i zapraszam wszystkich na stronę www.bright-pl.pl. Zapraszamy ponownie.